kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek. Witajcie w kolejnym odcinku Far Cry'a. Słuchajcie, szykuje nam się ogólnie fajna misja, ponieważ musimy znaleźć Paola w pobliżu placówki Biovita i czas, aby zabić El Doktora. Dobra, zobaczmy, ja mam w ogóle tam daleko do tego miejsca. A, nawet nie tak strasznie daleko. Tylko teraz pytanie, czy lecimy tutaj przez te wody i rzeki? Chyba tak, chyba będzie... Chociaż nie, bo widzę, że tutaj mamy też wejście. Okej. Tylko znowu teraz pytanie, czy jechać naokoło? Czy jednak pójść na skróty? 1700 metrów, kurde. To takie średnie te skróty, bym powiedział. Dobra, to chyba jednak zainwestujemy w samochód. Grabbing a ride. Bo bez samochodu będzie ciężko. A tak to sobie podjedziemy, bo pewnie będziemy jeszcze może i... musieli pewnie z kimś porozmawiać, tak czy siak, więc... Więc niech będzie, że sobie tam podjedziemy. A jesteśmy w takich nieodkrytych terenach, więc no... A tak musiałem ją rozjechać. Jeżeli będziemy teraz El Doktora, mamy tutaj takiego, tak, Doktor Edgar Reyes, twórca wiru i trucizny PG-240, rozprawiony na całej jarze w imię postępu. To w sumie będziemy się wybić tych wszystkich, muerte. Okej, okay. Muerte, Diego żywotny. No to tylko już... To jest praktycznie prosta ścieżka do Antona Castillo. Wydaje mi się, że Diego, tak na moje oko na razie, że Diego będzie tym postępowym i raczej nie pójdzie w ślady ojca. Nawet bym śmiał tutaj stwierdzić, że Diego jednak nawet i być może stanie po naszej stronie. Bo już nieraz udawało się w zasadzie przez niego tam przetrwać, nie? Wydaje mi się, że raczej Diego nie będzie tutaj stanowił jakiegoś problemu. Więc po zabiciu tego tutaj doktora, prosta droga do Antona. No i w sumie tak naprawdę prosta droga do Antona, jednocześnie do wyzwolenia Jary spod dyktatury. Chociaż powiem wam szczerze, Anton, wydaje mi się, jest mocno wzorowany, co prawda na Kubie. Na Kubie nie było takiej akcji. No bo wiadomo, tutaj ta Jara jest tak jakby troszeczkę wzorowana właśnie na Kubie. A wydaje mi się, Anton po części przypomina dawnego dyktatora Kuby, Fidela Castro, który już nie żyje, co prawda. Ale był taki, nie? Swego czasu, nie wiem w sumie czy dalej, czy nie dalej, bo tak jakoś przestałem śledzić ten temat, ale swego czasu Kubą rządził jego brat, nie? Raul Castro, ale czy Raul dalej? Czy dalej to Raul rządzi tam? Nie mam pojęcia, jakoś tak. Chociaż obydwaj byli starzy, więc wydaje mi się, że chyba nie, ale... Kiedyś mi się marzyła wycieczka na Kubę. Ale jakoś temat ucichł. Może kiedyś. Dobra, porozmawiajmy. Rozumiem, że to będzie ta Biovita. Building 13. This is it. Viviro, the outcast. Everything started with a piece of shit hiding in there. Only way I see this going down right. Znajdź drogę do budynku 13 i zabij go. I'm calling in a few of our... We're going to put that sick motherfucker in the ground. Okej. Okay. Przenieść do pracowki, muszę dostać się do budynku częściej i wytropić El Doktora. Okej. Okay. To kill the alarm. To będzie dosyć Special forces. Mocno strzeżona. Na pewno mocno strzeżona placówka. Na pewno mamy dwa alarmy. Jeden tutaj i drugi tutaj. Pytanie, czy z tej górki udałoby mi się pozbyć tych alarmów. Tego raczej tak. No backup now.
Jeden alarm z głowy. Don't need more soldiers here. Dobra, dwa alarmy wyłączone. Jeszcze tam prawdopodobnie. Ale tamtego już tak nie dosięgnę chyba, chociaż... Try to call backup now. Jednak dosięgnę. Dobra, to jeszcze raz sobie przeglądamy tutaj tego. Kurwa, gdzieś biegnie, tylko mam nadzieję, że żadnego alarmu. Dobra, padł. Atak! Come back! Dobra, nice. Tam jeszcze mamy kogoś, ale tu totalnie go nie widzę. Ale kogoś tu mamy zaznaczone, widzicie, na czerwono. I tutaj też jeszcze kogoś mamy. Careful, Danny. Tu u góry czy coś, Holender. Nie wiem gdzie. Dobra, już wiem gdzie. Tego budynku. Tu na razie chyba clear. Nie do końca. Tam są jeszcze. Znaczy na pewno jeden jeszcze ktoś tam będzie. Danny, they're expecting an attack from the ground. Try the rooftops for a way in. Death from above. Okej, przez dach. Dobra, w porządku. Okej, ale to jeszcze nie koniec. Rusz się. Coś go tu słyszałem jeszcze. Na pewno mamy też kogoś przed sobą, bo mamy dwie kropki takie też czerwone. Okay.
Ciebie słyszałem, kogoś. Trzeba poszukać sobie jakoś wejścia na dach. Wydaje mi się, że z tego budynku może być przejście i tu jest drabina, widzicie? Dobra, jeszcze jeden. Gdzieś tutaj. W tym budynku jednak. Totalnie nie wiem, gdzie on może być. Może gdzieś na dachu. No, tu się nie da wejść za bardzo. Zobaczmy tędy. Aha, tutaj tak nie wejdziemy. Czekajcie, a jest opcja wejścia tutaj. I tyrolka jest, dobra. Tak też to zrobimy. Tylko znowu teraz pytanie, gdzie jest ten typ jeden? Tutaj, że on faktycznie będzie na dachu gdzieś. No musi być gdzieś na dachu. Czy nie? Nawet chyba mnie nie zlukał. Przyjrzyjmy się teraz. Ty no, na dachu też go nie ma. Tu jest wejście chyba, tak. Budynek numer 13. No to ja już nie... No to ja już nie wiem, gdzie on będzie. Sugar me to the roof. No typ ewidentnie, no chyba że w budynku. Ale jednak ludzie się zaczynają zbierać znowu ponownie. Mamy znowu trzy czerwone kółka. Patrzmy sobie tutaj z dołu. Jeden dead. No bo jak pokazał, to ja bym był gdzieś tutaj. A tu był tylko jeden ten typon. No nie wiem. Dobra. Nie ma co, trzeba wbijać. Trzeba uważać na ewentualne kamiery. What is this place? Call yourself a Yaren? I'm just a med student. Tylko student. O, pepeszka, ja pierdziela. Arlo, if you could see this. What is it, Danny? What did you find? El doctor's lab. All his experiments. Keep your shit together. Is the doctor going to die today? He's going to fucking die today. Oh, shit. You don't Luis deserve Paris, to live. Please, don't shoot. El doctor is a monster. Wierzę, że nie będzie za łatwo. Okay.
Give them help, Paolo. Are you okay? Can you walk? Danny Rojas. Just a tip. You are a true survivor. But tell me, how is it possible that Libertad does not realize destroying Biviro also destroys Yara? You sick motherfucker! I've seen what Biviro is really doing. And I'm going to enjoy this a little too much. Not one for debate, are we? Did you know exposure to concentrated doses of PG-240 wreaks havoc on the body? Uh-oh. Fuck you! I kill a lot faster than cancer! I'm going to keep your brain in your heart. The rest I'm going to feed to my dogs. It's good for the bones. Wszystko fajnie, tylko... That horrible feeling you're experiencing. Jak mam uczyć z tego pomieszczenia? Goodbye, Danny. You're fucking dead! You hear me? Not possible. I'm going to die here. Cholera, jasno. Can't breathe. Cholera. Uwielbiam takie. Dobra, chyba znalazłem. Zrobię El Doctora, zrobię tego komenierda. Fucking poison! You can't get away from me! Operating on someone while they are still. Where are you? The feeling in the world is the sensation slowly. Kurde. Which one of you nie, is real? Nie jest za dobrze. Make the best test subjects. They are so easy to find them. You hear me? What is life? I'm not finished. Czy go zabiłem w końcu? To był ten? To był pasek. Nie zniknął. Wow. El Doctor is dead. Yes, Danny. You fucking did it. What are we going to do about all those people? You just did the best thing you could do for them. Now we have to get out. Cholera. Han? How the fuck? You think I wouldn't find out what you kids were up to? Paolo, meet me at the helipad. And Juan, gracias. Juan! Ja pierdziel. Danny, over here! We fight together! No, to do tego się musimy pozbyć. Dobra, nice. Przestrzeń powietrza oczyszczone. Co jest? O kurwa. Ale mnie wyjobał. Odwanko. Cholera, jasno. Sorry, to nasz. Here comes the fucking cavalry. Zmieniam się tego. Miałem
co niedługo będę miał. Do szampanka potrzebuję pomocy. Cholera. Jak cel zrealizowany? Kuźwa! Nie. Super, cel zrealizowany, ale zdedłem. Podejdzie ktoś do mnie? Tak, dzięki. Pierdzielaj. O. Ja pierdolę. Więc skąd tutaj? W gotowości, dawaj. Won mnie stąd. Był już ten. Teren był już, kurde. Dawaj. Jeszcze tutaj. Dobra, cel zrealizowany. Nice. Dawaj. Żyjemy, to spoko. El doctor? Dead. Real fucking tragedy. The goddess of victory picked us today. Enjoy it, guerrillas. Because tomorrow you'll be fucking somewhere else. To w sumie został nam tylko i wyłącznie jeszcze Anton. His generation is lost. Does he ever stop talking? No. Talia! Mijo! I thought I lost you. No, fuck no. El doctor! Dead. And Castillo is next. You sound different. First time you're hearing my voice, mija. That mean you'll march with me to Esperanza? I'll fight for you. I'll put a fucking bullet through Castillo's skull for you. But don't think I'm going to let you off the hook. It's easy to talk of family, equality, when you're not running a country. Mm-hmm. But when your revolution is over, mine won't have even started yet. So let's put it on the record. Bicho. Si, capitán. Queen Clara. I mean, jefa. Call me Paz. Paz. I think Radio Libertad would like to hear from our newest comandante. You gonna tell the people Libertad was my idea? Shit, never gonna let that go. I hate this fucking music. It's no Pedro Torero. Exactly, Dan. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mi hermanos. Y aquí venimos para luchar. No to czekamy, co teraz będzie. O, i Maxima z Matanzas już mamy też chyba w pełni 100% ogarnięte. Ciekawe co teraz? True, Yarens. These terrorist monsters that plague us, they have no vision for Yara.
They simply want chaos. They... Diego. Sí, papá. They simply want chaos. It's off. You used that line already. No co, jakiś taki schorowany? Transfuzja krwi? It rings every hour, señor presidente. Hola, fascista. I recognize that voice. Did you like my present? You killed him. What a surprise, terrorista. And the intel recovered allowed us to hijack 10 shipments of your precious bebido. Let me ask you a question, Ms. Garcia. When I am dead and Yara is burning, what exactly is your plan? Hold hands, sing songs around the fire? Binga! Who told you, fascista? You call me Señor Presidente! Start the camera. I am ready to speak to my people. Papa. What? Chest up. Rolling, Señor Presidente. It is with great sadness I must announce the death of a true hero of paradise, Dr. Edgar Reyes. Not only the genius mind behind Viviro, but also a personal friend. Widzę, że Anton jest jakiś taki już... Już nie jest taki pewny siebie. No i troszeczkę schorowany, widać, że już coś mu dolega. Hola, Dani. Hola. Nie mamy 13 poziom. O, to w sumie będzie 14. Esperanzie mamy 14, więc pasowałoby trochę wbić tego levelu. Jeszcze. Ale tak, obok Simon z Matanzas mamy 100%, tutaj poziom... O, Esperanzie mamy 75, czyli praktycznie też będzie już tyle co nic. Dobra, zobaczmy jeszcze dziennik, co my teraz będziemy mieć. Operacje, brak. Irańskie opowieści. Dobra, czyli trzeba będzie czekać na kolejne informacje. Dobrze, słuchajcie, to cóż. Kończymy na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Spróbuję sobie jeszcze wbić trochę tego levelu, ale to może na jakimś streamku po prostu sobie odpalę i po prostu wbiję ten level, żeby mieć też 14. Może zrobię sobie też jeszcze drugi zestaw broni. No i cóż, będziemy powoli już zmierzać ku końcowi gry. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, no i hej, hej.